Warszawie i była taka sytuacja, że wysłali mnie do takiego księdza. No tam były straszne problemy, bo tam i z prokuraturą i tak dalej. No i ja już dowiedziałam, że to tam po prostu jest no trochę tam tak nieciekawie, bo mówili mi sami, że to jest trudna sytuacja. I ja poszłam do tego księdza, to była opieka, no pomoc, prawda, wiadomo jak tam. I on tam był taki, no był bardzo niemiły, ale ja zaczęłam się modlić i mówię, Panie, Ty mnie posłałeś w ogóle do tej pracy, bo byłam posłana, żeby pracować w opiece, chociaż miałam inny zawód. I była bardzo trudna sytuacja tam z nim, ale ja mówię, Panie, ja będę zwiastować Twoje święte słowo. I zwiastowałam mu słowo, choć on była bardzo napięta, to było opętanie takie duże opętanie. No i oczywiście rozeszła tam, zaraz była informacja tam do kierownictwa. Dlaczego pani zwiastuje, dlaczego pani tam rozmawia o Biblii w ogóle? A ja modliłam się już wcześniej, bo wiedziałam, jak dostałam tylko informację. Mówię, Panie Jezu, jak Ty mnie posłałeś tutaj, żeby pomagać ludziom, ja będę mówić, komu potrzeba, będę mówić o Panu Jezusie. I mówię, Panie, tak Ty uczynisz, bo Bóg mi tak dał, że po prostu Ty zajmiesz się tą sprawą i chwała Panu Jezusowi. Było tak, oczywiście dostałam napomnienie, no takie było, to było takie tylko słowne, że to Pani będzie tutaj pracować. Ja mówię, Panie Jezu, jak Ty mnie tu posłałeś, to ja będę. I było tak, że ta kierowniczka, która właśnie mi napominała tak, że dlaczego Pani mówi o Biblii? Ona była, no po prostu odeszła, przyszła inna, a Pan Jezus mi dał dalej pracę. Także oddaję chwałę Panu Jezusowi, że jak zaufamy Panu Jezusowi, jak nas pośle, to On dokonuje swojego dzieła na każdym miejscu, abym była wierna. A to była naprawdę trudna sytuacja, bardzo, bardzo nieprzyjemna tam w ośrodku i w ogóle. No ale mówię, Boże, Ty Panie Jezu, zajmij się. To, ale to chwała Panu właśnie, Pan Jezus nas trudne, tak jak brat usługiwał, właśnie, że bardzo trudne sytuacje. Pamiętam taki przypadek, też jeszcze, no jeszcze pozwolę sobie powiedzieć, taki przypadek, gdzie kobieta była naprawdę opętana, ponieważ była w hinduizmie. I to była bardzo wykształcona kobieta, no pani profesor, która sprawdzała matury i tak dalej. I tam przychodziły kolejne panie, do środka były kierowane. I ja też zaczęłam jej tam mówić i tak dalej, no ale nie było tam owoców. I było tak, że Pan Jezus stawia swoje dzieci na miejscu trudnym. I potem mówię, Panie też, jak mi tam posłałaś, tam nie było możliwości dojścia, żebym ja przekazała tej kobiecie, ponieważ ja się modliłam, ale to była tak ona obwarowana tym hinduizmem i tam to, że tam trzeba było, nie wiem, ja akurat w tym miejscu nie dałam rady, ale potem już, no niestety, ale musiała odejść do domu. Chwała Ci, Panie, że Ty czynisz i posyłasz właśnie w trudne miejsca, w burze takie, że bez Ciebie nic nie uczynimy.